Namaste, Krishna Kirtan z tej strony. Było pytanie o to, jakie książki przywiozłem z Indii. To jest ta sterta. To kupiłem w Indiach tym razem. Jak wiadomo, pozycji jest dużo. Nie wiem, gdzie to wszystko upchnę, ale to jakby jest inna kwestia. Bhagavad Gita, As It Is, angielskie wydanie. Pierwsza edycja, taka, która jest zgodna z dokładną kopią pierwszego wydania z 1972 roku, ponieważ później dokonano wiele istotnych zmian, które niektórym się nie podobają, w związku z tym kupiłem dokładną kopię tego pierwszego wydania, które było bez zrobionych późniejszych zmian. Oczywiście, ponieważ ta książka jest gruba, więc mamy to samo, tylko w wersji kieszonkowej, takiej małej, klasyczne tłumaczenie Bhagavad Gita z komentarzami jego świętobliwości Bhaktivedanta swojego Prabhupada. Druga pozycja, taka mała broszurka, Namatatwa, zasady, duchowe zasady istniejące za świętym imieniem, Satya Narayan Das, krótkie dwa eseje na temat, w zasadzie jeden esej dłuższy na temat świętych imion, czyli powtarzania, intonowania mantry. W tym temacie również medytacja, sztuka i nauka. Swami Bedavarati, niestety Swami odszedł w tamtym roku. Książka, która omawia podstawy medytacji, praktyki, zasady, które należy kierować się w czasie praktykowania medytacji. Również omawia pokrótce zaawansowane techniki medytacyjne. Także to jest następna pozycja. Ponieważ w Indiach w tej chwili odbywają się wykłady w Jiva Instytut, w związku z tym ma tam wykłady pewien profesor Edwin Bryant. Udało mi się zdobyć Yoga Sutry Patanjalego z komentarzami właśnie profesora. Także dla tych, którzy chcą poznać jakby ten tekst i zaznajomić się z nim bardziej, klasyczne wydanie, czyli sanskryt, tłumaczenie i translacja słowa po słowie, tłumaczenie i potem komentarz, wyjaśnienie całego znaczenia. Ciekawostka jest taka, że Yoga Sutry posiadają 198 wersetów i to jest taka książka, Bhagavad Gita posiada 700 wersetów i to jest taka książka. W związku z tym to świadczy tylko o obszerności tego komentarza i wyjaśnienia. Kolejną pozycją, którą udało się kupić, to jest coś rzadkiego, Artura Vallon, Serpent Power, czyli wprowadzenie do kundalini jogi, do energii kundalini, omówienie czakr i tych energii, które należy wznosić, czy yoga. Poprzez praktykę jogi wznosimy w praktyce świadomość ciała, zwiększenie świadomości duszy, jaźni, mantra i główne centra energetyczne zwane potocznie czakrami, czyli centrami lotosowymi. Tutaj są tak ukryte opis laya jogi i podstawowych zasad jogi w ogólności. Także takie podstawowe, dość klasyczne opracowanie, rzadko spotykane, z tyłu również sanskryt. Kolejną pozycją, którą udało mi się kupić tym razem na lotnisku, czyli przy samym prawie wyjeździe, Awakening Shakti, czyli jakby ten sam temat, autorem Sally Kempton, transformatywna siła bogini jogi, wszystko na temat bogin, czyli tego aspektu żeńskiego w jodze, co mamy w temacie Durga, Lakshmi, Kali, Parvati, Sarasvati, Sita, Radha i wszystkie opisy, które dotyczą energii kobiecej, energii żeńskiej w jodze, wykorzystywane to jest również w praktyce medytacji, w praktyce jogi i medytacji, czy praktyce powtarzania mantry. Każda z tych form bogini reprezentuje pewien aspekt, czyli na przykład Kali reprezentuje siłę i wolność, Lakshmi reprezentuje piękno i bogactwo, Sarasvati mądrość i intuicję, Radha taką energię boskiego pragnienia, Bhuvaneshwari tworzy przestrzeń świętej transformacji. Także taka książka, autorem jest Sally Kempton, jedna z amerykańskich nauczycielek
jogi, która praktykuje i uczy ponad 45 lat. Zdziwa Instytut również nektar liczb, czyli wszystko na temat znaczenia wszystkich liczb, które są uznawane za święte w hinduizmie czy w tradycji jogi, poczynając od 1, kończąc na 108, czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o wszystkich świętych liczbach w skrócie, w esencjonalny sposób. Kolejna pozycja, Narada Bhakti Sutra, czyli jeżeli Yoga Sutry traktują o tradycyjnej jodze, w związku z tym Narada Bhakti Sutra traktuje o Bhakti jodze, ten tekst jest przypisywany Naradzie. Jeśli dobrze pamiętam, 84 sutry na temat Bhakti z komentarzami początkowo jego świętobliwości Bhaktivedanty Swamiego i później jego uczniów. Taka esencjonalna książka, oczywiście tradycyjnie wydana. Sanskryt, transliteracja, tłumaczenie, komentarz. Także kiedyś to czytałem w wersji elektronicznej, ale teraz mam w wersji papierowej. Druga pozycja, Way to Love. Autorem jest Vaishnava Chandra Goswami. Młody Goswami z Radharaman Temple. To są jego komentarze do tej samej pozycji, czyli do Narada Bhakti Sutry. To też czytałem w wersji elektronicznej, ale myślę, że warto mieć wersję papierową. Tutaj akurat sanskrytu nie ma, ale też jest transliteracja, tłumaczenie i komentarz. Bardzo fajna pozycja. Czytałem w wersji elektronicznej, teraz mam wersję papierowej, ponieważ wcześniej nie widziałem, nie miałem dostępu do tej książki. Vaishnava Charya Chandan Goswami. Bardzo dynamiczna i sympatyczna osoba. Spotkałem go raz. Polecam każdemu posłuchanie jego wykładów i spotkanie go kiedyś osobiście. Czasami przyjeżdża do Europy i do Ameryki. Kolejna pozycja, Mahanidhi Swami, Rada Kryszna, rozrywki Rada Kryszny w Radhakundzie, opis wszystkich zabaw boskiej pary Rady Kryszny w Radhakundzie w taki narracyjny sposób. Książka do nie mam, nie widziałem wcześniej, nie czytałem, w związku z tym myślę, że do czytania, do medytowania, do rozmyślania, do wspominania tych wszystkich historii. Czytałem kilka książek Mahanidhi Swamiego, bardzo fajnie napisane, bardzo fajny angielski, taki ciepły, bogaty, pełny smaku i różnych wrażeń, także myślę, że ta książka również będzie ciekawa i interesująca jako kolejna do czytania. Sisankalpa Kalpodruma, Vishwanatha Chakravarti Thakur. Taka malutka, cienka książeczka. Opis też opracowany po angielsku przez Mahanidhi Swamiego. Opis 8 głównych etapów dnia do zaawansowanej praktyki medytacyjnej zwanej Ashtakaya Lila Smarana, czyli rozpamiętywanie dziennych rozrywek Rady Kryszny zgodnie z systemem 8 pór dnia. Dzień jest podzielony na 8 pór i w każdym z nich odbywają się pewne historie. Jest to taki jakby podręcznik do medytacji opisujący wszystkie, czyli Nishanta Lila od 10.48 do 3.36, czyli nocne historie. Książeczka taka do medytacji, do modlitwy, można powiedzieć, do rozpamiętywania tych wszystkich rzeczy, które oczywiście są i też w tej poprzedniej książce, tylko bardziej szczegółowo. Później, co się udało kupić, będąc w świątyni w Premandir, czyli w świątyni boskiej miłości, to jest ukłon dla tych tłumaczy, którzy tłumaczyli mój film bardziej poprawnie na świątynia boskiej miłości, a nie jedynie świątynia miłości, ponieważ nie chodzi tu o ziemską miłość, tylko o tą boską, co wydaje się jest oczywiste. Zapis satsangu z Kripaludzi Maharadżem, taka ciekawa pozycja. Jeszcze nie zdążyłem przeczytać oczywiście, więc nie wiem, co jest w środku. Co mi się udało kupić? To jest ta sama pozycja, Madhurya Kadambini. To jest taka rzecz, która w sumie wyszukałem w księgarni, ponieważ nie ma jej, ciężko ją dostać i znaleźć, w związku z tym kupiłem dwie, może ktoś ma ochotę. Madhurya Kadambini jest to klasyczna pozycja Vishwanatha Chakravarti Thakura. To jest edycja z komentarzami jego świętobliwości Pandita i Mahanta Radhakundy Anandadas Babajego Maharaja, bardzo ceniony naukowiec, nauczyciel duchowy w Indiach, w sumie w tej chwili chyba najbardziej wykształcony, zaawansowany i najbardziej prominentny, darzony szacunkiem przez wszystkich praktykujących w tradycji Chaitani w Indiach. Jest autorem kilkudziesięciu książek, ma zdaje się około 80 lat, czy nawet ponad, w związku z tym
jest bardzo zasłużony. I to jest książka z jego komentarzami do Madhurya Kadambini, Vishwanatha Chakravarti Thakura, tłumaczona przez bodajże ten egzemplarz jest tłumaczony, bo są dwa tłumaczenia, przez Jagadanandę Dasa, czyli Jana Brzezińskiego. Taki polski ukłon troszeczkę, ponieważ Jan Brzeziński, Jagadananda Das, jest Kanadyjczykiem, ale pochodzenia polskiego, stąd jego nazwisko po polsku. Jak książka opisuje poziomy czy etapy, przez które przechodzi sadaka, czyli praktykujący proces duchowy, od etapu śraddha, czyli takiego wstępnej wiary, wstępnego zainteresowania procesem duchowym, aż do momentu osiągnięcia pełnego siddhi, pełnej mocy, doświadczenia, pełnego celu, jakby całej praktyki, czyli poziomu, który nazywa się poziomem prema. Tak jak wcześniej mówiłem, jest to poziom tej boskiej miłości, czyli rozwijamy poprzez praktykę ten kontakt z tą boską miłością. I ta książka opisuje wszystkie etapy i zagrożenia, które na ścieżce mogą nas spotkać. Także mam dwa egzemplarze do rozdania. Jeśli ktoś ma ochotę, proszę o kontakt osobisty, ponieważ mam też oczywiście swój własny egzemplarz, który wcześniej posiadałem. Tak, będąc nad Radhakundą, odwiedziliśmy ashram Sadhu Maharaja, który opracowywał właśnie w tej chwili bardzo ciekawą metodę medytacji. Nazywa się to pisanie mantry w przestrzeni, success writing. To jest mantra Nitai, którą należy w odpowiedni sposób rysować w przestrzeni, medytując o niej. Ja widziałem kiedyś taką praktykę, gdzie pisze się mantry w zeszycie i zapisuje się, natomiast to jest jakby rozwinięcie tego, ponieważ piszemy tę mantrę i medytujemy o niej w przestrzeni. Oczywiście Maharaj nam to wyjaśniał, znaczenie tej mantry i również takie ezoteryczne. Także są dwie podstawowe informacje na ten temat. Kolejna pozycja nowa, czyli Uncommon Dialogues, niezwykłe dialogi, z rozmowy, zapisy rozmów z jego świętobliwością Bhaktisiddhantą Sarasvatim Thakurem, takim nauczycielem, który działał na początku XIX wieku. Nie wiem, jak oni to zrobili, bo nie było magnetofonów, telefonów, radia, telewizji, nic takiego, ale w jakiś sposób to zapisali. Zostało to przetłumaczone i wydane przez Touchstone Media, czyli przez Ishwara Dasa. On wydaje co roku coś ciekawego, zawsze jakąś ciekawą pozycję. Rozmowy, dialogi, wiadomo, że rozmowy z nauczycielem, z mistrzem są bardzo ciekawe, także też jeszcze nie przejrzałem. Na pewno warto poznać rozmowy z różnymi osobami na tematy duchowe i powiązane. Kolejna pozycja Swami Narasingha, Prabhupada Vijaya, czyli eseje na temat pozycji i gloryfikacji jego mistrza duchowego, czyli Bhaktivedanta Swamiego. Tutaj jest on na okładce. Różne ciekawe rzeczy. Swami Narasingha wydaje różne ciekawe książki na różne tematy, także takie troszeczkę może bardziej filozoficzne niż medytacyjne. Kolejna pozycja Ujjwala Nilamani, komentarzami Dziwy Goswamiego Vishwanatha Chakravarti Thakura. Gruba rzecz, naprawdę, stron ponad 1000, 1136. Kontynuacja Bhakti Rasamrita Sindhu, która w skrócie była wydana po polsku jako Nektar Oddania. Rozwinięcie koncepcji Rupy Goswamiego dotyczących Madhurya Rasy, czyli związku małżeńskiego, związku erotycznego, związku kochanków pomiędzy duszą i najwyższą osobą, najwyższym osobowym Bogiem, najwyższą Bogiem, najwyższą prawdą. Ze wszystkimi szczegółami, podziałem na kategorie, opisem i różnymi historiami, które ilustrują te wszystkie opisy. Wydawcą jest tłumaczenie Banu Swamiego, wydawcą jest Vaikuntha Express Enterprises, przepraszam, Sri Vaikuntha Enterprises. Także myślę, że dla tych, którzy zainteresowani są tym tematem, podstawowa, ważna pozycja. O, już mi się tutaj ta skórka zaczyna wywracać. No jest tego jednak trochę. Wiemy tu. Przearanżuję troszkę. Długi film się robi, a ja jestem jeszcze, mam tu kilka pozycji. Objal Kapur, Life of Love, biografia Śrimad Radharaman Charan Dasa Deva. Ostatnia pozycja, którą brakowała mi do kolekcji wszystkich książek Objal Kapura. Objal Kapur był uczniem Bhaktisiddhanty Saraswatiego. Napisał kilka pozycji na temat praktyki bhakti w tradycji Chaitani.
I ta książka opisuje biografię świętego XIX-wiecznego Radharaman Charandasa, który działał na terenie Orisy i posiadał w tym czasie ponad 100 tysięcy uczniów, także bardzo ciekawa pozycja. Ja czytałem jego biografię w takiej skróconej wersji, natomiast rozumiem, że ta książka jakby opisuje wszystko z większą ilością szczegółów. Light of Bhagavata. To mój nauczyciel prezentował tę książkę na wykładzie, w związku z tym, kiedy poszedłem do księgarni, znalazłem ją od razu. Kupiłem książkę napisana przez Bhaktivedanta Swamiego Prabhupada w zasadzie przed wyjazdem do Ameryki, przeznaczona na rynek japoński pierwotnie, w związku z tym taka okładka, ilustracje właśnie w stylu japońskim, opisująca jakby wprowadzenie do Bhagavatam, do historii z Bhagavatam i tych koncepcji, które tam są zawarte. Ciekawostka, to chyba było, powiedziano mi, że to jest ostatni egzemplarz. Nie wiem, czy to prawda, czy taki chwyt marketingowy, a może prawda, natomiast ciekawostką jest to, bo to było wydane w 1984 roku, więc prawdopodobnie być może nawet i ostatni egzemplarz, twarda okładka. Co ciekawe, wydawcy zadedykowali książkę jego świętobliwości naszemu dziadkowi duchowemu i swojemu obecnemu mistrzowi duchowemu, Hamsaducie. Także takie zwyczaje panowały w tamtych czasach. W tej chwili w zasadzie nikt pomija swojego bieżącego nauczyciela w pewnych kręgach, a gloryfikuje tylko swojego dziadka, co jest troszkę jakby nieporozumieniem, jeśli chodzi o tradycję wielbienia swojego guru czy swojej linii przekazu, pomijanie swojego mistrza inicjującego, nauczającego, a gloryfikowanie tylko swojego jakby tego dziadka duchowego, jeżeli traktujemy guru jako ojca. Także tutaj ten zwyczaj panował wtedy taki, że gloryfikowało się swojego mistrza duchowego i również swojego dziadka duchowego. Nie wiem, przejrzę, zobaczę, może coś więcej powiem. Jeszcze dwie książki. Shiradha, nasze największe schronienie. Kolekcja wykładów, kolekcja artykułów i tekstów, wypowiedzi od największych nauczycieli Bhakti Jogi czy Wisznuizmu Gaudiya ostatnich czasów, Bhaktivedanta Narayana Maharaj. Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Sarasvati, Bhakti Pragyana Keshava Maharaj, Bhaktivedanta Swami Maharaj, Gaur Govinda Swami, czyli ich eseje, wypowiedzi, artykuły na temat właśnie wielbienia Radchy, Jiva Goswami, Gopal Guru Goswami, Radamanda, Ramananda Samvat. W zasadzie creme de la creme, esencja Gaudiya Wisznuizmu, Shiradha, nasze największe schronienie. Kolejna pozycja, którą należy mieć i posiadać, jakby wybór związany z tym tematem. I na koniec Bhavana Sara Sangraha Collection of Ultimate Meditation, czyli zbiór najważniejszych medytacji, napisane przez Siddha Krishnadasa Tathapada, tłumaczenie Bhanu Swamiego i edycja Mahanidzi Swamiego, więc ponownie dobry angielski. To też czytałem w wersji elektronicznej. Teraz będę miał w wersji papierowej. Rozwinięcie tych medytacji Ashtaka Lila Smarana, czyli to jest w zasadzie pierwsza książka w tradycji Gaudiya Wisznuizmu, która opisywała medytacje związane z ośmioma cyklami dnia. Właśnie Siddha Krishnadas skompilował różne wersety i wykłady i wypowiedzi z różnych pism, zgodnie ilustrujące wszystkie wydarzenia, wszystkie jakby zachowania w ciągu dnia. W związku z tym książka jest podzielona na również 8 etapów i każdy z nich jest opisany, są podane wersety, skąd są to zaczerpnięte cytaty, fragmenty i ułożone są jakby chronologicznie, ponieważ w tekście pierwotnym czy oryginalnym, z którego one są wzięte, nie ma tego podziału. Natomiast tutaj jest to zrobione jakby dostosowując do pór dnia. Także książka do medytacji, ciągłego czytania dla tych, którzy są bardziej zainteresowani pogłębieniem swojej praktyki medytacyjnej w tradycji Gaudiya Wisznuizmu i rozwinięcia relacji miłosnej z najbliższą parą, czy z Radchą, która, jak wiemy z tej poprzedniej książki, jest naszym najwyższym schronieniem. I tyle. Może
trochę technicznie, trochę szczegółowo, trochę ogólnie, także tyle książek do czytania. Także dziękuję bardzo za oglądanie tego długiego filmu i do usłyszenia, zobaczenia następnym razem. Hari Om Tat Sat i Jai Sivan.